Rozdział 9. Szanowna inspektor Stóp. Nikt nie wiedział, dlaczego pani Lawson poszła do Chin z Hui. Może szukała budynku na nową gospodę. Może potrzebowała miejsca, by spokojnie przemyśleć sytuację po wyrzuceniu Gladys. Nikomu nie powiedziała, dlaczego wychodzi z Yangcheng, ani dokąd idzie. Gladys wkrótce odkryła jeszcze jedną rzecz, o której pani Lawson jej nie powiedziała. Ile kosztuje prowadzenie gospody? Prawdą było, że gospoda ośmiu pomyślności zarabiała wystarczająco dużo pieniędzy na opłacenie kosztów wynajmu oraz zakup węgla i jedzenia, ale każdego roku należało zapłacić dużą sumę jako podatek dla mandaryna. Pani Lawson zapłaciła to ze swojej miesięcznej emerytury i nie powiedziała nic Yangowi ani Gladys. Teraz, gdy odeszła, nie było pieniędzy na zapłacenie podatku, którego termin już nadszedł. Nie wiedziała, skąd mają pochodzić pieniądze na podatek. Rozmawiała o tym z Yangiem, który zaproponował jedyne możliwe rozwiązanie. Musi iść i ukłonić się mandarynowi. – Co to zmieni? – spytała niecierpliwie. – Nie widzę w tym żadnego sensu. – Nie musisz widzieć sensu, po prostu powinnaś to zrobić. – Zobaczysz sens, gdy tam się znajdziesz, odpowiedział stary kucharz. Więc jak mam to zrobić? Co mam powiedzieć? Yang zmarszczył brwi w zastanowieniu. To trudne pytanie, spytam w mieście. To powiedziawszy, wyszedł. Wrócił po godzinie, ale nie przyniósł dobrych wiadomości. Ponieważ pani Lawson i Gladys były pierwszymi osobami z innego kraju, które zamieszkały w Yangcheng, nie istniały żadne reguły, które mówiłyby, ile razy ma się ukłonić mandarynowi, ani co dokładnie powinna mu powiedzieć i w jakiej kolejności. Był to poważny problem, ponieważ popełnienie błędu w protokole podczas audiencji u mandaryna mogło doprowadzić do wyroku śmierci. Gladys pomyślała o żołnierzu mandaryna z długim mieczem, którego widziała podczas egzekucji na rynku, i wzdrygnęła się na myśl o tym, jak groźne mogą być pomyłki wobec mandaryna. W końcu Yang stwierdził, że Gladys powinna nałożyć najlepsze ubranie i spytać sekretarza mandaryna, czy może uzyskać audiencję u niego. Jeżeli sekretarz się zgodzi, wtedy przygotują szczegółowy plan, co powinna powiedzieć. Gladys jedynie przecząco pokręciła głową. Nie miała najlepszego ubrania. Miała jedynie połatane niebieskie spodnie i kurtkę, którą nosiła codziennie. Nie był to odpowiedni strój na audiencję u mandaryna. Mandaryn był najwyższym urzędnikiem w dystrykcie. Pójście do niego w takim stroju byłoby okazywaniem kompletnego lekceważenia, a Gladys nie miała pieniędzy na zakup jakichkolwiek ubrań. Sprawa została zamknięta. Nie pójdzie do mandaryna. Będzie musiała znaleźć jakiś inny sposób poradzenia sobie z problemem podatku. Mniej więcej tydzień później pisała na piętrze list do przyjaciół w Anglii, gdy usłyszała jakiś ruch na dole. Docierały do niej nieznane dźwięki, jak odgłos dzwonków i rytmiczny stukot maszerujących stóp. Zbiegła po schodach, żeby zobaczyć, co się dzieje. W drzwiach zobaczyła Yanga. – Mandaryn przychodzi! Mandaryn przychodzi! – wyrzucił z siebie. To była ekscytująca wiadomość. Mandaryn rzadko wychodził ze swojego pałacu zwanego Yamen. Jeżeli się pospieszy, być może zobaczy go, gdy będzie przechodził obok gospody ośmiu pomyślności. Gdzie jest najlepsze miejsce, żeby zobaczyć, jak przechodzi? Spytała Yanga. Ten patrzył na nią nieruchomo. Potem na jego twarzy pojawił się wyraz zrozumienia. Nie, nie, on nie przechodzi, on przychodzi tutaj, tutaj, do gospody ośmiu pomyślności. Chcę z tobą rozmawiać. Oczy Gladys zrobiły się jeszcze większe ze zdumienia. Ale dlaczego ze mną? Spytała. Nie wiem, odpowiedział Yang. Powinnaś była pójść do niego i ukłonić się, jak ci mówiłem. Może teraz jest zły. Yang cofnął się od drzwi i zanim zdążyła postawić mu następne pytanie, odwrócił się i pobiegł ulicą w przeciwną stronę do tej, z której nadchodził mandaryn. Gdy patrzyła, jak znika za rogiem, pomyślała, że biegnie zdumiewająco szybko, jak na starego człowieka. Procesja była już tak blisko, że widziała równe szeregi żołnierzy maszerujących przed przybraną atłasem lektyką, którą niosło ośmiu służących. Za lektyką szło kilku doradców ubranych w pięknie zdobione stroje podobne do togi.
Stała w miejscu jak wryta, niezdolna do wykonania innego ruchu, poza poprawieniem kilku zbłąkanych pasemek włosów i wygładzeniem zużytej kurtki. Nagle żołnierz prowadzący paradę krzyknął coś i cała procesja zatrzymała się. Słudzy postawili lektykę i przy głośnym dźwięku dzwonków inny służący odsunął okrywającą ją zasłonę i zaoferował swoją rękę mandarynowi. Ten przyjął ją z wdziękiem i wysiadł z lektyki. Jego oczy obiegły podwórze. Gladys skłoniła się nisko raz i drugi. Żałowała, że nie wie, co powinna zrobić dalej. Skłoniła się jeszcze raz na wypadek, gdyby było to konieczne, a potem czekała, aby mandaryn wykonał następne posunięcie. To on przerwał milczenie. – Ty jesteś Gladys Aylward, prawda? – spytał. – Tak, proszę pana – odpowiedziała w swoim najlepszym dialekcie z Yang Cheng. – Przyszedłem prosić cię o pomoc – kontynuował mandaryn. – Pomoc? – powtórzyła zdumiona. Nie przychodził jej do głowy żaden sposób, w jaki mogłaby pomóc mandarynowi. – Tak – potwierdził – mam pewien problem i tylko ty możesz go dla mnie rozwiązać. W Nanking jest nowy rząd, jak musisz wiedzieć, a wszystkie nowe rządy ustanawiają nowe przepisy. Jeden z nowych przepisów mówi, że w Chinach nie wolno już dłużej zawiązywać stóp. Nowy rząd uczynił każdego mandaryna osobiście odpowiedzialnym za dopilnowanie, by w jego dystrykcie skończyło się zawiązywanie stóp. Gladys pokiwała głową. Ucieszyła się, słysząc, że ten okrutny zwyczaj został zakazany. Ale dalej nie rozumiała, jaki to ma związek z nią. Tak więc, kontynuował mandaryn, dumny z siebie, nowy rząd dał mi zadanie. Potrzebują kogoś, kto będzie inspektorem stóp. Nie może to być mężczyzna, bo jemu nie wolno patrzeć na stopy kobiety. Inspektorem stóp musi być kobieta. Ale gdzie, spytałem sam siebie, znajdę kobietę, która będzie mogła podróżować na nogach po nierównych drogach i wspinać się na góry do małych wiosek, by mieć pewność, że stopy każdej dziewczynki są rozwiązane? Tylko kobieta, która nie miała nigdy zawiązanych stóp, mogłaby robić coś takiego. Spytałem się ponownie, czy jest w całych Chinach jakaś kobieta, która mówi dialektem Yang Cheng i nie miała zawiązanych stóp. Ta kobieta będzie moim inspektorem stóp. Mandaryn zrobił chwilę przerwy, by uśmiechnąć się z zadowoleniem z logiczności swojego wywodu. Potem mówił dalej. Jest tylko jedna taka kobieta w całym dystrykcie i jesteś nią ty, Gladys Aylward. Uśmiechnęła się niepewnie, próbując zrozumieć jego słowa. Czy proponuje jej pracę, czy też wydaje rozkaz, nie była pewna. Zanim zdążyła się zastanowić, mandaryn kontynuował. Dwóch moich żołnierzy będzie chodzić z tobą. Dam ci też muła do jazdy. Gdy będziesz mówić, ludzie będą cię słuchać tak samo jak mnie. Nieposłuszeństwo tobie będzie nieposłuszeństwem wobec mnie. Spojrzał na swój miecz. Wiedziała już, co to oznacza. Będziesz otrzymywać wynagrodzenie za swoją służbę. Czy masz jakieś pytania? Dodał. Miała mnóstwo pytań, gdyby tylko mogła przez chwilę się zastanowić. Ale, wyjąkała wreszcie, jestem chrześcijanką, nie inspektorem stóp. Wtedy właśnie w głowie błysnęła jej pewna myśl. Jako inspektor stóp będzie odwiedzać pod eskortą żołnierzy mandaryna wszystkie wioski i każde gospodarstwo w dystrykcie. Będzie też dostawała wynagrodzenie. Pomyślała o wszystkich opowieściach biblijnych, jakie będzie mogła po drodze opowiadać. Mogłaby wykorzystać swoją pozycję do głoszenia Ewangelii w całym dystrykcie, ale czy mandaryn pozwoli na to? Musi się dowiedzieć. Wszędzie, dokąd się udam w imieniu waszej ekscelencji, będę mówić o Bogu, w którego wierzę i będę starała się przekonać innych, by także w Niego uwierzyli. Potwierdziła z większą śmiałością. Stała teraz z bijącym sercem, czekając na odpowiedź mandaryna. Ten przez kilka chwil gładził swoje wąsy. Tylko odległy płacz niemowlęcia przerywał głęboką ciszę. Zaczęła się zastanawiać, czy nie powiedziała czegoś obraźliwego. Mandaryn miał całkowitą władzę nad ludźmi z Yang Cheng i okolicznego dystryktu. A jeżeli uraziła go swoją śmiałością? Czy jej głowa jako następna zawiśnie na murze?
Wreszcie mandaryn odezwał się. Najważniejsze jest, żeby zawiązywanie stóp skończyło się natychmiast. Jeżeli chodzi o twoją religię, nie ma ona dla mnie żadnego znaczenia. Możesz sobie o niej mówić, ile chcesz. Jeżeli kobiety zostaną chrześcijankami, nie będą zawiązywać stóp swoim dzieciom, a to będzie dobre. Gladys skłoniła się z wdzięcznością. Jutro rano przyślę ci żołnierzy i muła. Wtedy zaczniesz pracę. Oczekuję regularnych sprawozdań z jej rezultatów. Przychodź do mojego pałacu, a mój sekretarz będzie wyznaczał ci audiencję u mnie. To powiedziawszy, mandaryn skłonił się Gladys, odwrócił i wsiadł do lektyki. Ona też skłoniła się głęboko i patrzyła, jak procesja wraca tam, skąd przyszła. Gdy zniknęła jej z oczu, wyrwało się jej wielkie westchnienie ulgi. Martwiła się wcześniej tak bardzo o pieniądze na życie i prowadzenie gospody. Teraz otrzymała odpowiedź, o wiele lepszą niż sama mogłaby wymyślić. Następnego ranka wstała wcześnie i czekała na podwórzu na przybycie żołnierzy z mułem. Próbowała wyobrazić sobie, w jaki sposób będzie przekonywać rodziców do rozwiązywania stóp ich córek. Była to przecież tradycja w Chinach od niezliczonych pokoleń. Ludzie prawdopodobnie nie będą spokojnie reagować, gdy zagraniczna diablica nakaże im zaprzestanie tej praktyki. Pomyślała, że może to być jeszcze trudniejsze zadanie niż wciąganie mułów na podwórze gospody ośmiu pomyślności, jak robiła to na początku. Stopy dziewczynek były obwiązywane mocno lnianymi opaskami. Ponieważ kości w stopie dziecka są miękkie i giętkie, stopa powoli podwijała się, aż palce i jej przednia część układały się pod spodem. Gdy dziewczynka miała około 12 lat, stopa była już podwinięta na stałe. Wtedy mogła już tylko poruszać się, kuśtykając. Dziewczęta nie mogły biegać ani bawić się jak chłopcy. Nowy rząd nacjonalistów postanowił położyć kres tej praktyce. Zakazał zawiązywania stóp dziewczynek poniżej 10 roku życia. W ten sposób miało wyrosnąć całe pokolenie dziewcząt z niezawiązanymi stopami, a mężczyźni, którzy byli nauczani, że zawiązane stopy są piękne, nie będą mieli wyboru, jak tylko poślubić dziewczęta z wielkimi stopami. Usłyszała stukanie kopyt muła na bruku. Po chwili muł i dwóch żołnierzy stało już na podwórku. Żołnierze skłonili się przed nią, a jeden z nich pomógł jej zająć miejsce w koszu na mule. Wyruszyli w drogę w górę. Pierwsza wioska, do której przybyli, położona była na zboczu stromego wąwozu, którym płynęła rzeka. Stłoczone ciasno domy zbudowane były z gliny, a ich dachy pokryte były zielonymi dachówkami. Wiadomość o jej przybyciu szybko rozeszła się po osadzie i już w kilka minut po ich wejściu przez bramę starszy wioski kłaniał się, witając Gladys. Żołnierze powiedzieli mu o misji, z jaką przybyła, a ten zwołał zebranie wszystkich na rynku. Wkrótce obecni byli wszyscy. Kobiety z koszami pełnymi prania, mężczyźni z motykami i dzieci z cieknącymi nosami. Starszy przedstawił Gladys. Oto czcigodna inspektor stóp w imieniu mandaryna, rozpoczął. Przybyła do nas, żeby zbadać stopy wszystkich dziewczynek w wiosce. Ma rozkaz, żeby rozwiązać stopy każdej dziewczynki poniżej 10 roku życia. Wróci tutaj, żeby sprawdzić, czy nikt nie zawiązał im stóp ponownie. W tłumie zapanowała pełna napięcia cisza. Starszy dodał. Co więcej, jeżeli jakaś rodzina nie zastosuje się do tego nowego prawa, jej ojciec zostanie zabrany do więzienia. Musicie być posłuszni wobec inspektor stóp. Z tłumu wydobyło się coś podobnego do westchnienia, a po nim szmer niezadowolenia, nie na tyle głośny, by starszy mógł rozpoznać sprzeciwiające się osoby, ale wystarczająco wyraźny, by wzbudzić strach w sercu Gladys. Pomimo tego, co właśnie powiedział starszy, miał wątpliwości, czy uda jej się nakłonić ludzi do posłuszeństwa. Postanowiła, że musi zrobić coś, przez co skupi uwagę wszystkich. Gestem nakazała żołnierzom, by poszli za nią. Odważnie podeszła do najbliższego domu. Przez otwarte drzwi zobaczyła małą dziewczynkę siedzącą na kang. Gdy weszła do środka, jakaś kobieta wzięła dziewczynkę i posadziła ją sobie na kolanach.
W drzwiach pojawiły się dwie inne kobiety i przyglądały się jej. Rozwiąż natychmiast stopy tej dziewczynki, nakazała, starając się nadać swojemu głosowi jak najbardziej oficjalne brzmienie. Kobieta zaczęła rozwijać opaski. Wkrótce stopy dziewczynki były rozwiązane. Choć miała dopiero 3 lata, jej palce były już zagięte, a stopa była zbielała z braku dopływu krwi. Gladys nigdy wcześniej nie widziała stóp dziewczynki nieobwiązanych opaskami. Bała się, że zacznie wymiotować. Uklękła przed dziewczynką i zaczęła masować jej stopy. Powoli nabierały różowego koloru, a jej palce zaczęły prostować się do właściwej pozycji. Patrzcie na te małe stopy. Bóg stworzył stopy tej małej dziewczynki dokładnie tak samo jak stopy chłopców. Rozejrzała się, żeby mieć pewność, że żołnierze są przy niej. Jeżeli wrócę i zobaczę, że ktoś znowu zawiązał stopy tej dziewczynki, ta osoba znajdzie się w więzieniu. Wstała i wyszła. Wyszła do następnego domu i powtórzyła całą procedurę. Po południu mogła z zadowoleniem stwierdzić, że stopy wszystkich dziewczynek w wiosce zostały rozwiązane. Starszy zaprosił ją na nocleg do swojego domu. Spędziła więc przyjemny wieczór, opowiadając mu opowieści biblijne. Następnego ranka wraz z żołnierzami wyruszyła do kolejnej wioski, wypatrując także uważnie rodzin mieszkających w górskich jaskiniach. W następnej wiosce wszystko powtórzyło się od nowa, tym razem jednak była już nieco spokojniejsza. Gdziekolwiek szła, była traktowana z szacunkiem i spotykała się z posłuszeństwem. Kilka miesięcy zajęło jej odwiedzanie każdej wioski i każdej rodziny w dystrykcie. Wtedy złożyła sprawozdanie mandarynowi, że w jego dystrykcie nie ma już dziewczynek z zawiązanymi stopami. Mandaryn był jednak ostrożny i zalecił, by kontynuowała swoją misję, sprawdzając ponownie wszystkich. To doskonale jej odpowiadało, ponieważ zauważyła, że po rozwiązaniu stóp dziewczynek większość rodziców zgadzała się, że jest to zły zwyczaj i cieszyła się, że zostali od niego uwolnieni. Rozumieli, że duże stopy są użyteczne, a nie brzydkie. Ta przemiana serca oznaczała, że będzie mogła ponownie podróżować z żołnierzami i opowiadać historie biblijne. Wkrótce mieszkańcy wiosek wyczekiwali z utęsknieniem wizyt inspektor stóp. Minął rok. Gdy ona podróżowała po wioskach, Young pilnował gospody. Ponieważ nie mogła już rozmawiać z panią Lawson po angielsku, szybko nabrała płynności w dialekcie Yangcheng. Mówiła nim nawet lepiej niż wielu miejscowych ludzi. Jej opowieści biblijne przynosiły owoce. Wkrótce w odwiedzanych przez nią wioskach zaczęły tworzyć się małe grupki chrześcijan. Sytuacja nie mogłaby ułożyć się dla niej lepiej. Regularnie zdawała sprawozdania mandarynowi, któremu podobały się rezultaty jej pracy. Doszło do tego, że gdy kiedyś potrzebna mu była najodważniejsza osoba w Yangcheng, wezwał do siebie Gladys.